trust only in the Force. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Fallen Order. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zeksplorować dosyć sporą część Dathomiry. No i jesteśmy już tak naprawdę u wejścia do jakichś podziemi, do których mieliśmy się dostać. To jest być może to samo miejsce, w którym był Cordova, miejmy taką nadzieję. Na razie idziemy przed siebie, oczywiście cały czas gdzieś tutaj przed nami kroczy Siostra Nocy, która stara się nas usilnie powstrzymać, ale jej to nie wychodzi. I nie wiem dlaczego mam wrażenie, że za chwilę będziemy z nią walczyć, bo to wygląda jak jebitna arena do walki. No ale dobra, zaskoczmy tam i zobaczmy w takim rozrachunku, co nas tutaj czeka. Wait up, it might be dangerous. Okej, no Billy gdzieś wybiegł bardzo do przodu. Zobaczmy. Okej, mamy jakiegoś brata nocy, zobaczmy. No siema. Okej, no to czeka nas, widzę, bardziej wymagająca walka. Okej, aha, to jest ta grola. Okej, czyli to jest to coś. Używaj czego? Aha, aby przełączyć pomiędzy celami. Ale po co miałbym się przełączać pomiędzy celami? Aha, bo ją chyba możemy... Okej, chyba rozumiem. O właśnie, bo ja jej mogę nóżki generalnie atakować. A wow, o chuj. Cie, panie. Dobra, okej, trochę w mordkę poszło. Kurwa, macie, to jest ciekawy przeciwnik, bo zupełnie inny niż wszystko, co z czym wcześniej mieliśmy do czynienia. Mam wrażenie. No dobra. Okej, trochę dostał w łapki. Niedużo znowu. Nie wiem, czy ja mu... Kurwa, macie, no... Co, dobra, ja będę walczył, ała, chyba w ogóle bez jakiegokolwiek namierzania celów. Mam wrażenie. Będzie to chyba lepsze. Okej. No dobra. Teraz możemy pociąć mu tą łapkę troszeczkę. Czy ja mu to będę w stanie jakby odciąć w końcu? Nie mam żadnego pojęcia. Dobrze, jakby Kal do tego doskakiwał nieco bardziej. Okej, co ja mogę zrobić? O! Okej, to ciekawe. No dobra. Trochę więcej krzywdy mogłem zrobić dla ptaszorka. Okej, ptaszorek zaczął latać. Nie wiem, czy to dobrze, czy to niedobrze. Wow, dobra. Okej, jest w stanie ogłuszać. Ała! To też dobrze wiedzieć, że jak ląduje, to trzeba uważać. Dobra, tutaj też jakieś takie ataki śmieszne ma. No dobra. Ała, no halo. Kiedy ja go mogę atakować, gnoja? Teraz, o. No halo, ale atakuj go, Kal. Cokolwiek mu zrób, chociaż. Au. Okej, au, o dobra, okej, to było całkiem fartowne. I znowu nie doskoczyłem do gościa. Okej. Jeszcze nie do końca znam jego paterny, co trochę mi utrudnia walkę. Niestety. Halo, okej. Gdzie ty jesteś? Tu ty jesteś. Okej. Na to trzeba uważać. Bo on tutaj jakoś tak sobie nas szarżuje. Dobra. Teraz możemy go troszeczkę pociąć. Oj! Okej, dobra, na szczęście... O, jak w jakiej dziwnej pozycji go zostałem. No dobra, au, klepnął sobie skrzydełkami. Au! Okej. Aj, cholera, nie trafiłem, no zdążył się uciec. Gdzie on jest? Au! No, był centralnie nad nami. Dawaj, bici z tyma. Czy ja mogę... O właśnie, ja mogę przecież mocy używać. W sumie ja nie pomyślałem o tym. A tutaj freeze czasu może być całkiem... całkiem skuteczny. Ała! Dobra, to było bardzo słabe z mojej strony. Dobra. Spowolnimy sobie czas, żeby on miał mniej czasu na to, żeby odlecieć stąd. Dobra. Okej, znowu nie trafił. A masz wrączkę. I teraz szybko, hop. Dobra. Teraz możemy większą krzywdę robić. Jeszcze dwa stymy mam w razie czego. Okej, znowu sobie podlatuję. Okej, trzeba uważać. Dobra.
Znowu trzeba uważać. Okej. Wow, aha, dobra, zapomniałem, że jak on ląduje, to również nam może zrobić krzywdę. Dobra, Billy, dawaj z tyma. Okej, dobra, znowu będzie na nas sobie szarżować. To jest na szczęście w miarę łatwe do uniknięcia. Dobra. Ała, fuck. No dobra, to jest ostatni z tym. Co mi się niezbyt podoba. Okej, no ale dobra, okej. Zróbmy mu troszeczkę krzywdę po rączce. Czy nadal mu ta jakby rączka nie uciekła gdziekolwiek. Okej. Ała, trafił mnie. Teraz też mnie mógł trafić. No dobra. Ała, fuck. No to chyba mi się raczej nie wróżę sobie w świetlanej przyszłości w walce z tym bossem. O, tym bardziej, że się dałem. Aj, fuck, to był ten atak. Jakby nie jestem w stanie jakby tak jakby zróżnicować momentu, w którym on na to coś ląduje tak mocno, że muszę podskakiwać. Jakby, kurczę, jakoś tak nie mogę wyczaić, która to jest animacja. No dobra, dobrze, to był zapis. No szkoda, że nie za pierwszym razem. Fajnie było w końcu któregoś z bossów za pierwszym razem pokonać. No w sumie dziewiątą siostrę pokonałem za pierwszym razem, nie, czy też nie za pierwszym. No cóż, dobra. Tak więc lecimy na Szczecin. Moc przywrócone, życie, PD, ki i tak dalej. Wszystko. Wow, spierdalaj ode mnie. Staszorku. Dobra. Teraz mogę cię pociąć w skrzydełko. Chociaż to wiele nie robi, widzę. Kiedy ty sobie wbijesz ten swój pazurek w ziemię. Okej, okay. Ała, co ty? No, co on zrobił? Jakby... Nawet nie było widać jakby animacji ataku. Moim zdaniem. Dobra. Okej. Okay. Hop. Chociaż nie wiem, czy to mi robi jakiś... Czy to mu robi jakiś większy damage, jeżeli ja na przykład zrobię sobie tak. Chyba nie. Oj, fuck, nie... O, dobra, teraz... Okej. Okay. Bo mogę mu teraz... O, teraz mu mogę zrobić duży damage. Kiedy on jest... jest złapany w ten sposób. Nawet mu zrobiłem bardzo duży damage. Mam wrażenie, że chyba nawet muszę go pchnąć. A dopiero później przyciągnąć. Jeżeli w takiej kolejności tych dwóch mocy użyję... Okej. Okay. No halo! No nie mogłem podskoczyć, halo. Już kurwa, zrobiłem ten podskok i... Kal mi nie podskoczył. To było skurwysyńskie ze strony gry. Dobra. Dawaj, panie Dziabąg. Okej. Dobra, trochę cię mogę pociąć bardziej. Okej. Nadal jeszcze bardziej. Okej. Już dużo ci życia nie zebrałem. Au. O, dobra, nie dałeś rady mnie ciąć, ale ja też ciebie nie dałem rady w ogóle ciąć. Au. Okej, okay, dobra, to też był ten chyba atak z doskoku, na który musiałem uważać bardzo. Au. Okej. Okay. Odsuńmy się. Teraz też. To są akurat ataki bardzo proste. Póki co mi idzie bardzo dobrze. Okej. Okay. Nie wiem, czy to był też ten atak. Ojejku, nie chciałem się skupiać na tym celu. Czy na tym jako na celu. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Potnijmy go. Generalnie to jest całkiem dobra taktyka, być tak dosyć blisko pod nim, bo on sobie trochę z tym nie radzi, mam wrażenie, kiedy jesteśmy bardzo blisko. Jakby nie patrzeć, no on ma przewagę, bo jest większy na dystans, ale ja z kolei mam właśnie przewagę, będąc blisko niego, bo on, jemu jest ciężko oczywiście mnie trafić, kiedy ja jestem tak blisko. Okej, okay. Znowu coś. Okej, okay, to chyba kolejna faza bossa się odpala. Się wydaje. Dobra, te ataki nie są zbyt trudne do uniknięcia. Ale on teraz zeskoczy. No i oczywiście tak podskoczyłem, że aż w ogóle mi to nic nie dało w sumie. Gdzie ty jesteś, gnojku? Dobra. No spokojnie. Teraz to on gdzieś w ogóle we mnie nie trafił. Okej. Dobra. Możemy go troszeczkę uciąć. Okej. Come on, chodź tu. No serio, nie trafiłem go ani razu. Ała! O fuck! Dobra, to było trochę blisko. Okej. Okay. Nice. Uważajmy, bo głupio by było teraz zginąć, kiedy mi tak dobrze idzie. Generalnie. No come on.
Ała. Bo mam jeszcze 4 stymy, także mówię, no teraz zginąć byłoby bardzo głupio. No dobra, teraz bardzo głupie było to, jak użyłem tego ataku. Bo nie wiem, czy ja mogę tak coś robić. No halo, no Kal, no kurwa, podskakuj! WTF! Wait, czy ja nie mogę podskoczyć tak podwójnie, kiedy nie mam mocy? Nie wiem, jest taka opcja, ale... To by było dziwne trochę. Generalnie. No i znowu nie trafiłem ani razu. Generalnie. Okej, au. Okej, uwaga. Au, o fuck, dobra, kompletnie źle. Najgorsze, no nie mogę uniknąć później właśnie tego ataku, który zadaje najwięcej obrażeń. To mnie najbardziej boli. Bo jakoś już te inne paterny w miarę mam ogarnięte. O właśnie, najgorzej jest to z tym. Nie mogę jakoś, no nie czaję tego kompletnie. Właśnie najgorzej, że jest jakby taki trochę delay pomiędzy tym, kiedy on chce wykonywać ten atak i jest dźwięk tego, że on wykonuje ten atak, a tym, kiedy ten atak faktycznie się dzieje. Okej. Dobra. Przyłożony do ziemi. No, dużo mu to nie zrobiło. On mi został jeden z tym. Już mu też, no, dużo życia mu nie zostało. O, czyżby spierdalał? Chyba tak. Mhm. No dobra. I think it's gone. No, zdecydowanie it is gone. Czemu ty, Bici, tak bardzo chcesz iść do tego brata? Nie wiem, czy coś na tej arenie jest? Chyba nie, przynajmniej nie widać. No dobra, to zobaczmy. BD? Okej, pazury wspinaczkowe, czyli teraz możemy się właśnie po tym czymś wspinać. Zajebiście. No dobra. To w takim razie lecimy do góry. Dużo mnie kosztowała ta walka, ale na szczęście udało się za drugim razem bossa, no prawie pokonać, bo go ostatecznie nie zabiliśmy. Tutaj jakieś dziwne wiksy kamery się dzieją. Nie wiem, czy tak powinno być, czy też nie. No ale dobra, ciskamy do góry. Także chyba wrócimy tam pod tą bramę, z której spadliśmy. Także spoko bardzo. Okej. No i zobaczmy, mamy znowu jakieś małe, ciasne przejście, przez które się musimy jakoś przecisnąć. Mam nadzieję, że za chwilę tu będzie jakiś zapis, jakieś ognisko, bo nie chciałbym jeszcze raz z tym dużym ptaszorem walczyć, aby było strasznie, strasznie słabe, po prostu. Nie wiem, jakie jest lepsze słowo na to. Okej, chyba w ogóle wyjdziemy gdzieś na powierzchnię w końcu. Nie wiem, czy gdzieś wyżej, czy gdzieś niżej, za chwilę zobaczymy, gdzie się dokładnie dostaniemy. Okej, mamy na pewno echo. Aha, dobra, i to było to echo, o którym wcześniej mówiłem, dobra. The strongest Night Brothers faced a rite of passage by venturing into the lair of this creature. No, to ciekawe, rytuał przejścia. Najodważniejsi bracia nocy brali udział w rytuale przejścia, polegającym na zapuszczeniu się do legowiska tego stworzenia. Ci, którym udało się przeżyć, uznawani byli za godnych szacunku. No dobra. Tu chyba nic nie mamy, czyli jedyna opcja do przodu to tędy. I mam ognisko, także bardzo dobrze. Bo już generalnie chciałbym zapisać grę, bo mówię, jakbym miał jeszcze raz z tym dużym ptaszorem walczyć, to... No nie byłoby to dla mnie zbytnio przyjemne, generalnie. Tam możliwe, że będziemy mogli też odpalić jakiś skrót, ale odpoczniemy sobie na 100%, bo z tym się kończyły. Został nam jeden, wybaczcie, za to klikanie, ale myślę, że muszę sobie odplątać kabel, gdzieś mi się zaplątał w tą część fotela pod łokcie. Pod łokietniki to się chyba nazywa, ale aktualnie nie jestem tego pewien. No i cóż, tam jednak nie pójdziemy, nie mam żadnego skrótu, czyli przed siebie, po tym czymś tutaj. Także wspinamy się do góry. O, słychać chyba... Wow! Okej, to ciekawe. Fuck! Yep. Jezus Maria! Ptaszorek sobie wrócił, czyli round 2 za chwilę.
Szybciej, Kal, szybciej. Spierdalamy. Ała! Fuck! Złapał nas. Spierdalaj, gnoju. Dobrze nas nie zjadł. Wow, dobra, bijemy. Spierdalaj. W ogóle czemu nie możemy mu mieczem świetnym odciąć tej nogi? Halo. Jakby WTF. To takie obvious, że miecz powinien mu tą nogę obciąć. Wow, 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 wow. Okej, okay, coś czuję, że teraz musimy sobie spaść tak raczej na niego. O właśnie, nie, nie. Okej, okay, chyba nie trafiłem. Musimy chyba trafić w jego grzbiet. Mam wrażenie. Okej, okay. L2. No dobra. Ciekawie się ta walka toczy. O, to jest jakby trochę druga faza bossa. Wow, 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 nice. No to tyle było z naszego lecenia na jego pleckach. Albo i nie. Być może jeszcze się to uda. Okej, okay, czyli muszę trafić centralnie w niego. Co nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Okej, okay, L2. Nie ma tak łatwo ze mną. Chciałeś mnie jeszcze raz atakować, to teraz dostaniesz za swoje. Come on. Kal, weź mu ten miecz, wbij w tą szyję czy coś. A nie się tylko trzymasz. Nie, 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 nie. Au. Okej. Nice. Znaczy nie nice. Wow. Okej. No nie wiem też, Kal. Jump again? Okay, I trust you. No dobra, to znowu lecimy, tak żeby spaść na tego diabonga. I oczywiście nie trafiłem. Okej, okay, teraz trafiłem, nice. Nie ma tak łatwo, nie pozbędziesz się nas. Albo ty, albo my. Ktoś w końcu zginie. Wow, okej, okay, czuję, że prędzej to on. Życie traci cały czas. Chyba nadal jesteśmy przyczepieni. Tak, dobrze. Nie był w stanie nas rzucić. No bić go nie mogę. Czy coś. Wow. No dobra, to chyba koniec. Wow. Hop. Okej. You okay? Yeah, I'm great. Wish I could say the same for this creature, though. No dobra, to udało nam się diabonga pokonać. Co ciekawe, nie mogę na niego wskoczyć. Gra mnie blokuje, jest to niewidzialna ściana, przez którą nie mogę przejść. Okej, okay, no dobra, to that was hell of a ride, jak to mówią. Ale jesteśmy tutaj. No dobra. W takim razie co? Chyba bez zbędnego gadania ciśniemy dalej, tylko zrobimy sobie może zapis. Tam gdzieś mam ognicho. Tylko tędy się tam nie dostanę szybko. Mamy tutaj trochę przeciwników też, co mi się nie do końca podoba. Chciałbym się jak najszybciej dostać do tego zapisu i sobie tę grę zapisać jednak. Halo, tutaj gdzieś Kal czasami wpada pod ten, pod mapę, nie wiem dlaczego. Okej, okay, dobra. I możemy sobie zapisać grę. Okej, okay, i za chwilę wracamy chyba do tej wioski Braci Nocy, o ile się nie mylę. To jest nasz aktualny cel. No trochę nami tutaj miota generalnie. Niezłe tutaj wiksy się dzieją. Tak, tak, chodź Billy do mnie. Nie wiem jak ty tutaj dałeś radę wskoczyć, ale okej. No i dzięki temu, że mam ten sprzęt do wspinaczki, udało nam się odblokować przejście tutaj. Więc cóż, wchodzimy w takim razie. Tak, bo to tutaj mamy się teraz dostać, chyba tak. A, dokładnie, dobra. Tak więc ciśniemy, mamy tutaj wallruna. Tak więc zróbmy go, wow. Okej. Okay. Najpierw trzeba sobie to podnieść, teraz dopiero zrobić wallruna. Mały Serio, gro? Co, kurwa, naprawdę musiało się podnieść idealnie, kiedy ja tu byłem. Okej, okay, dobra, bo widzę, że mamy niestety
Mamy tego przeciwnika lokalnego z fauny, ale też niestety nie wiem dlaczego strzelcy zamiast strzelać w tego dużego dziabonga, to wolą strzelać kurwa mać we mnie. O dobra, ale chyba go pokonali. Tak, pokonali go. To dlatego. Dobra. Billy, dawaj z tyma. Okej. Kurczę, no tutaj ta walka nie jest taka łatwa. O Jezu, szkoda, że w niego nie trafiło. Generalnie. Dobrze by było. Dobrze by było w tamtego odbić strzałę. Okej, właśnie. Dobra. O, a co ciekawe. Chyba zrobiłem idealny blok, ale nie trafiło w niego. W sensie jakby poleciało prosto w niego, ale trafiło w ścianę i generalnie nie zdało obrażeń. Prawda. Już tak się dałem. Come on. No come on, dobra. Muszę bardziej wyczekać i ich pokontrować. Dobra. To był chyba idealny unik, bo sfrizowało czas. Generalnie. Dobra, zresztą. Weźmy się. Halo, podleczmy. No halo. Ale mi chujowo idzie. Ale mi słabo idzie ta walka, naprawdę fatalnie. Come on, umieraj, dobra, teraz ty. Już jeden na jeden, mam nadzieję, sobie bardziej poradzę. W takiej właśnie walce. Dobra. Unik, okej, okay, idealny siadł. No dawać, strzelać. No, będziecie strzelać, czy nie będziecie? Chyba nie. No dobra. Gdzie jesteśmy? Tu się mamy gdzieś udać na górę. A musimy sobie chyba ściągnąć, żeby jakkolwiek po tym przejść. Poczekajcie właśnie, bo to się zaraz. Okej. Dobra. O, dobra, to też chyba muszę. Aha, dobra. Już wszystko wiem. To w dół. Tamto też w dół. O, właśnie. Dobra. Teraz tutaj, hopsa. Hopsa. Okej, na szczęście doleciałem. Ale było blisko. Dobra, chodźmy tutaj do góry. Okej, no tamci to widzę tak mało chętnie mnie atakują. Także ja po prostu idę dalej, jebać ich. Nie chcą to, nie. That's the bridge into their village. I doubt they expected us to come back. Still, there's gotta be a stealthier way in. No dobra, czyli tam mamy chyba ten most. Tak. Jesteśmy po drugiej stronie. No dobra, to co? Schodzimy, myślę, tutaj na dół. Tylko myślę, że zejdziemy tam za chwilę. Ja muszę zrobić cięcie. Nie taki był plan. W każdym razie widzimy się za chwilę, bo muszę iść zjeść obiad, bo mi wstygnie. Mogę zrobić, mam akurat spokojniejszy moment, tak więc cięcie nie zaszkodzi. Także widzimy się za chwilę. No dobra, tak więc jestem po tym krótkim cięciu. No i co? W takim razie schodzimy. Teraz już bez spadania w dół, w dziurę, jak to zrobiłem przed cięciem. O, Kal, puszczę się. Dobra. Mamy tutaj jakieś co ciekawe wejście. O, Kal, złap się, bo już prawie spadł. Honestly, I had no idea this was here when I pulled the bridge down. I just wanted to see what would happen. Like you and the cutter on Kashyyyk. No dobra, jesteśmy w jakichś podziemiach. O, to... No ten słup nie wygląda zbyt sturdy, ale okej. Okay. Mamy jakieś echo tutaj w podziemiach, zobaczmy sobie. We have sacrificed too many. He's too dangerous. We should kill him. No, we take him to brother Viscus. Więzień. Bracia Nocy znaleźli kogoś niebezpiecznego, obcego. Kimkolwiek była ta osoba, zabrali ją do swojego przywódcy. Ciekawe. Mam też tutaj skrzyneczkę, zobaczmy sobie ją. W takim razie. Co tam ciekawego Billy nam znajdzie? Nowy materiał na pancho. Mech. Dobra, zobaczmy mapkę. Okej, tutaj nie mamy przejścia. Tego nie pociągnę w żaden sposób. Czyli jedyne co, to możemy iść w tą stronę. Mamy kolejną skrzynkę. Zbierzmy ją. Tam być może też coś jest, zaraz zobaczymy. Dobra. Zobaczmy sobie wpierw tutaj. Co mamy? Jakieś przejście dalej, ale tutaj chyba też mamy jakieś przejście dalej. A nie, tu nie możemy w ogóle przejść. Dobrze, czyli przed siebie w takim razie. Tutaj też w ogóle nie możemy przejść, ale tu możemy. Tak więc przeciśnijmy się. Póki co raczej nie zdają sobie sprawy o naszej obecności. Tak mi się wydaje. Okej, okay. Chociaż no nie wiem, bo ta siostra nocy, mam wrażenie, jest w stanie nas jakoś wykrywać, być może przy pomocy mocy. No albo po prostu, nie wiem, tak akurat przechodziła obok za każdym razem, gdzie my byliśmy.
Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wejdźmy na górę. I tutaj też do góry. Tu już jest normalna wspinaczka bez tego sprzętu. Okej. I tu mamy punkcik do medytacji. No serio, halo. Chciałem, kuźwa, masz tylko już podskoczyć, żeby... nieważne. Jeszcze raz w takim razie. Już byłem pewien, że mi tam Kal doskoczysz, a on się jakoś dziwnie tak odbił i... no i w dupę. Generalnie z tym. Dobra, tak więc zaraz przejdziemy grzecznie, tak? Oj, dopiero teraz się puścimy, mamy zapis, tak więc zapiszmy się. Od razu. No okej. I mamy dwa punkty, to możemy sobie, myślę, coś ciekawego kupić. No zobaczmy, to jest za 3, zwiększa wszystkie obrażenia. Uuu. Zbieram jeszcze jeden punkt. No tak właśnie myślałem, że to w sumie to, co jest tam na samej górze tego drzewka na środku, myślę, że mogłoby być całkiem spoko, dlatego dobrze, że sobie na to spojrzałem. No dobra, tam mamy trochę braci. Ogólnie mamy tutaj trochę braci. Póki co mamy się udać gdzieś tam, ale no możemy sobie od razu zeksplorować tą ich wioskę. Zrobić tam mały rozpierdol. No i pewnie to zrobimy. Ostatecznie. Jakbym mógł się wspinać, tylko nie wiem dlaczego. Dobra, tu widzę, i tak się bez rozpierdolu się nie obejdzie. Tak więc walczymy z nimi. Okej. Dobrze by było wpierw właśnie tych, którzy walczą bronią dystansową, pozabijać. Generalnie. Bo ci walczący wręcz są generalnie dosyć mocni. Mam wrażenie. Dobra. Przyfrizujmy sobie, ale co ciekawe, przyfrizowałem nie tego, co trzeba. To trochę niedobrze. Au. Dobra, umieraj. Okej. Teraz ciebie sobie sfrizujemy. Okej, nice. To aż podejrzanie dobrze mi poszło. Okej, dobra, hop, hop. Dobra. Teraz ty, panie Diabongu, który widzę, że dosyć sprawnie się obronisz przed tym. Wow, bili z tym. I pisknijmy go sobie mocno. Nice. Dobra. Okej. I w końcu mi się udała jakaś kontra. Nice. Okej, jeszcze ktoś tu jest. Tylko nie wiem za bardzo gdzie. Nie wiem, przejdźmy sobie tędy, powiedzmy. Gdziekolwiek nas to doprowadzi. Tu chyba nie mogę sobie przejścia otworzyć, no dobra. Ale też nic tutaj nie widzę, ciekawe. O, dobra, tam mamy jednego pana strzelającego. Chodźmy sobie do niego. Dzień dobry. Okej. Dobra. Mają też niestety pajączka oswojonego. Pajączek nie będzie tutaj zbytnio miłym dodatkiem. Au. Dobra. No, come on. Chodźcie tu. Umieraj. Halo. Czemu on mnie był w stanie jeszcze dwa razy trafić? Nie wiem, dobra. Póki co w tej wiosce to nic nie widziałem generalnie, tak biegając gdzieś tutaj na dole. Ciekawego. Także chyba możemy stąd w miarę spokojnie iść dalej. Bo nic tutaj ciekawego nie widać. Już chyba mamy iść tędy, okej. Tu musimy sobie to zapewne w jakieś miejsce przesunąć. Aha, tam musimy sobie to przesunąć, dobra. Także lecimy. Dobra. To już mi powinno zrobić robotę. Bo tu się będę mógł sobie złapać. Tak jest. Więc przejdźmy sobie tutaj. No, come on, Kal. Okej, tutaj hop, za dwa razy, o. Zjebałem. Generalnie. Bo mogłem gościa, coś czuję, na hita praktycznie zabić. A tak to nie wyszło. Dobra. Róbmy te kontry. Okej. Au. No naprawdę, halo, trochę tu ciasno. Umieraj, gnoju. Dobra. Mamy skrzyneczkę. Także zbierzmy ją. No halo, Kal. Dziękuję. Zobaczmy, co tam ciekawego będzie. Pewnie jakiś... o, malowanie. Całe czarne. Z takimi złotymi wstawkami. Meh. Niech zostanie to, co jest. Podoba mi się nawet. No dobra, to lecimy dalej. W takim rozrachunku. O, cześć! dobra. Jesteś generalnie troszeczkę mocny. Okej, dobra, na szczęście dostał. Gdzieś tu jeszcze jest jakiś strzelający diabąg, tylko nie widzę go. Tam gdzieś jest. On jest w stanie we mnie strzelać, ja nie bardzo jestem w stanie mu cokolwiek zrobić. Mam wrażenie. Okej. No dobra. Wow, no szkoda, że to w niego nie trafiło. Gdzie ten diabąg strzelający? Umieraj.
Dawaj, strzelaj jeszcze raz. Dobra, chyba znowu się zgubił generalnie i mnie nie widzi. No dobra, zobaczmy, co mamy tutaj, jakieś echo kolejne. I grow tired of waiting for instruction from the sister. This intruder must be dealt with. Co to za intruz? Bracia Nocy przyprowadzili tutaj intruza i czekali na dalsze polecenia. Ciekawe. Dobra, tam mam tego dziabonga, dawaj. Będziesz mnie strzelać? Nie będziesz nadal, dobra. Widzę, że się zbugowałeś kompletnie. A gdzie my mamy przejść teraz? Okej, gdzieś tutaj. Aha, tu mam przejście, dobra. To chodźmy. W takim rozrachunku. Tam wcześniej byliśmy na dole. Spoko. Widać jakieś tam ogniska. Tutaj do góry, hopsasa. Kal, złap się. No, halo. Jezus Maria, dobrze. Dobrze się złapałem z powrotem tej linii. Dlaczego tutaj nie mogłem skoczyć? Ktoś mi będzie w stanie to powiedzieć? No halo, co jest? WTF? Ej, to jest jakieś zbugowane, no bo halo. Nie mogę tam skoczyć. Jakby niewidzialna ściana jest. W sumie przydałoby się jakieś ognisko, bo mam mało życia. Niezbyt mi się podoba. No bo... No muszę wskoczyć tu, no. Dobra, w końcu. Cześć, dziabongu. O ty gnoj, jaki unik zrobił idealny. Skubaniec. No dobra, jesteśmy gdzieś dalej. Nadal nie widać ogniska, bardzo niedobrze. Mamy za to skrót odblokowany. W razie W. Zobaczmy, co mamy tutaj, bo być może jest to jakaś opcjonalna ścieżka, nie. Okej. No to przed siebie. Ale mówię, no dużo pewniej czułbym się, gdybym dostał ognisko. Gdzieś tutaj zaraz obok. Ale póki co się na to nie zapowiada. Idziemy do góry. W każdym razie. I ha, musimy przejść tędy. Innej opcji tutaj nie mamy. Także hopsasa na linkę. Tu nie wiem, możemy przeskoczyć. Czy coś mi to daje? Nie. Tutaj też mi to nic nie daje. Czyli póki co tylko i wyłącznie do góry. Okej, tam też nic nie ma. Cal, have you found the tomb? Close, but got a little sidetracked. Grease is acting strange. He swears he saw someone outside the mantis. Dathomir's getting to him. Pretty sure that's who he is. Are you all right? I'm not seeing things, so... Yes? I'm coming out of a Night Brother village now. Hoping to get back on track. Sounds like you're handling yourself. Yeah, BD and I got this. No miejmy nadzieję, Grease się dziwnie zachowuje. Ciekawe dlaczego. Okej, okay, co ciekawe, mamy tutaj jakieś przejście niezbadane. To zobaczmy je. W takim rozrachunku, gdzie ono prowadzi. Bo tutaj nas jeszcze nie było. Nie wiem, czy to jest ścieżka opcjonalna, czy to jest ścieżka główna. Ale pójdziemy tędy. I mam nadzieję, że za chwilę znajdziemy, jak w sumie tam mieliśmy ognisko. Dobra, trochę zjebałem. No dobra, zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. No już trochę za późno, żeby wracać. Generalnie. Aha, o, ale dobra, tu nam otworzy się skrót i tam będziemy mieli ognisko, czyli ideolo, bo bardzo chciałem zapisać grę, a tym bardziej, że musimy już kończyć, to w ogóle byłoby bardzo dobrze to zrobić. Ale jak mówię, mamy tutaj ognicho, tylko że też mamy, widzę, braci. Na szczęście oni gdzieś byli tam, także to nieduży problem. A my sobie przemedytujemy tutaj, odpoczniemy przy okazji. Nadal zbieramy, jak mówiłem, jeszcze jeden punkt umiejętności, żeby sobie odblokować lepsze ataki mieczem świetlnym. No ale cóż, póki co w tym odcinku to by było na tyle, tak więc do tego grobowca, miejmy nadzieję, w końcu dostaniemy się w odcinku kolejnym. Tam w ogóle na dole jakaś jest ścieżka, której nie zbadałem. Trochę niedobrze, bo będę musiał takiej zrobić. Tutaj też coś mamy. No w każdym razie zajmiemy się tym w kolejnych odcinkach, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.